Charles F. Hanel. Klucz Mistrza. Czyta Jarosław Jarko Kosela. Część piętnasta Świadoma współpraca z wszechmocą. Ta część poświęcona jest działaniu prawa wzrostu. Znajdziesz w niej wyjaśnienie, dlaczego nie możemy dostać czegoś nowego, jeśli kurczowo trzymamy się tego, co już posiadamy. Brak harmonii i inne przeszkody są wynikiem tego, że nie potrafimy jeszcze odrzucić tego, czego już nie potrzebujemy, albo że nie potrafimy zaakceptować tego, co potrzebujemy. Nierzadko otrzymamy się kurczowo znoszonego i bezużytecznego materiału, pozwalając tym samym dalej istnieć brakom i niedostatkom. Ten stan umysłu uniemożliwia nam uzyskanie niezbędnego materiału do dalszego wzrostu. Poznasz umiejętność zabezpieczania materiału potrzebnego Ci do dalszego rozwoju oraz zrozumiesz konieczność nadania swoim myślom żywotności. Wskażę Ci słowa, które z determinacją niczym statki będą transportować Twoje myśli. Dowiesz się też, jak należy zabezpieczyć ciągłość bogactwa dlaczego należy uczyć się przejmować pełną odpowiedzialność za każdą swoją myśl i każdy czyn. Uzasadniona potrzeba wglądu sprawdzenia faktów umożliwia zrozumienie aktualnej sytuacji oraz pomaga w zmianie warunków i ukierunkowuje naszą uwagę na kanał zysku. Obserwacje pasożytów żyjących na roślinach pokazują, że nawet najniższy gatunek życia jest wyposażony w możliwości korzystania z praw natury. Pewien eksperyment został przeprowadzony przez doktora Jacquesa Saliba, członka Instytutu Rockefellera. Po przeprowadzonym eksperymencie powiedział, żeby zdobyć materiał potrzebny do eksperymentu, Przenieśliśmy z ogrodu do pokoju doniczkowy krzak róży. Postawiliśmy go przed zamkniętym oknem i pozwoliliśmy mu uschnąć. Najpierw na zaskniętym krzaku pojawiły się małe owady bez skrzydeł. Po paru dniach zostały one uskrzydlone przez naturę po to, by dzięki tej przemianie mogły opuścić roślinę i odlecieć w kierunku okna. Ten eksperyment ewidentnie pokazuje, że insekty zorientowały się, że roślina, na której żyły, jest martwa i nie nadaje się na źródło zabezpieczające im pożywienie i picie. Ich jedynym ratunkiem jest uskrzydlić się i odlecieć, co też uczyniły. To doświadczenie pokazuje, że wszechinteligencja i wszechmoc są wszechobecne. Prawa natury są dla wszystkich i nawet tak małe żyjątka, jak te wyżej wspomniane, mogą z nich w razie niebezpieczeństwa korzystać. W tej części dowiemy się również więcej o prawach natury, na których opiera się otaczający nas wszechświat i że te prawa są stworzone dla naszego dobra i korzyści. Dowiemy się, że wszystkie warunki i doświadczenia, których doznajemy, są korzystną lekcją dla naszego wzrostu i że nasza moc zależy od włożonego wysiłku. A pełne szczęście najłatwiej uzyskamy świadomie, współpracując z prawami natury. Prawa rządzące naszym życiem zostały stworzone dla naszej korzyści. Prawa te są niezmienne i nie jesteśmy w stanie ich obejść. Wszystkie podstawowe siły wszechświata są wieczne i pracują w absolutnej ciszy. Tylko od nas zależy, czy będziemy w harmonii z nimi, by żyć w szczęściu i pokoju. Problemy, brak harmonii i przeszkody pokazują nam, że albo nie potrafimy pożegnać się z tym, czego dłużej nie potrzebujemy, albo nie potrafimy zaakceptować tego, co potrzebujemy. Wzrost uzyskujemy poprzez zamianę starego na nowe, dobrego na lepsze. Jest to działanie warunkowe albo inaczej, jest to reakcja zwrotna. Dla każdego z nas myśl jest kompletną całością i ten komplet umożliwia nam uzyskanie tego, na czym się koncentrujemy. Z zasady nie możemy otrzymać tego, czego nam brakuje. Jeśli kurczowo trzymamy się tego, co mamy, możemy jednak świadomie kontrolować nadchodzące sytuacje, o ile jesteśmy w stanie precyzyjnie określić to, co pragniemy przyciągnąć. Z każdego doświadczenia wyciągamy wnioski potrzebne nam dla dalszego wzrostu. Nasza umiejętność współpracy z prawami natury przejawi się wyższym stopniem zharmonizowania się z naturą, i głębszym odczuciem szczęścia, jakie dzięki tej zmianie uzyskamy. Umiejętności przyswajania sobie tego, co jest nam niezbędne do dalszego wzrostu, jest umiejętnością ciągłego wznoszenia się na wyższą płaszczyznę bytu w celu uzyskania szerszej wizji. Dzięki osiągnięciu wyższej świadomości, z czasem odkryjemy ciągłą obecność najwyższej przyczyny. A tym samym upewnimy się co do precyzyjności działań praw natury. Z przyciągniętych doświadczeń zaobserwujemy tylko te, które potrzebne są do dalszego wzrostu. Wszystkie sytuacje i doświadczenia spotykają nas w życiu dla naszego dobra. Trudności i przeszkody będą nas nękać tak długo, dopóki nie zaabsorbujemy ich mądrości i nie wyciągniemy z tych doświadczeń odpowiednich wniosków. Właśnie te wnioski stanowią solidną podstawę dalszego wzrostu. Z matematyczną dokładnością uzyskujemy to, co sami zasialiśmy, oraz ciągle pozyskujemy dodatkową moc w dokładnej proporcji do włożonego wysiłku przy pokonywaniu trudności. Potrzeba wzrostu wymaga uzyskania najwyższego stopnia harmonijnego zjednoczenia się z tym, co pragniemy przyciągnąć. Najwyższe szczęście najłatwiej osiągnąć poprzez zrozumienie niezmiennych zasad i świadomą współpracę z prawami natury. Witalność myśli jest zainspirowana miłością. Miłość jest produktem emocji. I dlatego wytworzone emocje powinny być pod pełną kontrolą intelektu. To miłość daje żywotności myślom, i to miłość umożliwia im kiełkowanie i wzrost. Prawa atrakcji i miłości mają te same właściwości: przyciągają potrzebny materiał niezbędny dla wzrostu i osiągnięcia dojrzałości. Pierwszą formą myśli jest słowo lub mowa. Mowa determinuje ważność myśli. Słowa są pierwszą manifestacją myśli i statkiem, na którego pokładzie transportowana jest myśl. Niesiona w eterze myśl jest podtrzymywana przez powstałe drgania, a jeżeli zostanie przechwycona przez człowieka, może być dalej przekazywana. Ale już w formie dźwięku. Myśl może doprowadzić do powstania każdego rodzaju czynu, ale każdy czyn będzie wynikiem poszukiwań myśli, by móc się wyrazić w widzialnej formie. Oczywistym jest więc, że pragnąc przyjaznych warunków, możemy pozwolić sobie tylko na przyjazne myśli. Stąd nasuwa się nieodparty wniosek, że jeżeli życzymy sobie bogactwa w naszym życiu, możemy pozwolić sobie tylko na myśli o życiu w bogactwie. Ponieważ słowa są ukształtowanymi myślami, musimy być bardzo ostrożni w operowaniu językiem i starać się, aby wypowiadane słowa były konstruktywne i harmonijne. Kiedy ostatecznie myśl zostanie skrystalizowana w obiektywny kształt, Wówczas uzyskamy wynik, który może zaistnieć w naszym życiu. Ucieczka od wytworzonego i utrwalonego obrazu w naszym umyśle jest niemożliwa. Jeżeli wypowiedziana koncepcja była błędna, wynik będzie dokładnym jej odbiciem. Tak dzieje się szczególnie wtedy, kiedy wyobrażamy sobie jakąś formę, nie w pełni się z nią identyfikując. Życie może się zamanifestować intensywniej, jeżeli oczyścimy własne myśli i pozwolimy się im wznieść na wyższy poziom. Można to zrobić z dużą łatwością, używając obrazowych, precyzyjnie zdefiniowanych myśli, wolnych od koncepcji niższego rzędu. To słowami wyrażamy nasze myśli i pragnienia, ale jeśli słowa te pochodzą z wyższych sfer prawdy, wolno nam będzie użyć tylko takiego materiału, który został starannie i inteligentnie wyselekcjonowany w tle zamierzonego celu. Ta cudowna zdolność przybierania myśli w słowa jest tym, co wyróżnia człowieka od reszty żyjących istnień. Poprzez wprowadzenie słowa pisanego człowiek otrzymał możliwość wglądu do swojego dziedzictwa i zrozumienie aktualnej sytuacji. Piśmiennictwo umożliwia człowiekowi korzystanie z myśli wielkich pisarzy i myślicieli sprzed lat, a ich zbiorowy zapis jest wyrazem uniwersalnej myśli, która tymi drogami ukształtowała umysł człowieka. Wiemy, że celem uniwersalnej myśli jest ukształtowanie się w formie. Wiemy, że także umysł indywidualny bez przerwy poszukuje możliwości wyrażenia się w formie. Wiemy także, że słowo jest kształtem myśli, a zdanie jest kombinacją połączonych kształtów myśli. Dlatego też, jeżeli pragniemy, aby nasz ideał był piękny i mocny, musimy zdać sobie sprawę, że proces jego budowy musi przebiegać w sposób precyzyjny. I konieczna jest duża troska o dokładny dobór słów i zdań ważnych w konstruowaniu tej najwyższej formy architektury cywilizacyjnej i decydującej o sukcesie. Słowa są myślami, i choć są niewidoczne, mają niewyobrażalną siłę twórczą. Podtrzymywana myśl w pewnym momencie zobiektywizuje się w konkretnej formie. Takiej, jaką sami wytworzyliśmy. Słowa mogą stać się w naszej mentalności wiecznie istniejącymi pałacami, albo zostaną zdmuchnięte przez pierwszy powiew wiatru. Słowa mogą pieścić zarówno ucho, jak i oko. Mogą być pełne mądrości, możemy z nich wyczytać historię przeszłości, jak i nadzieję na pogodną przyszłość. To one są żywymi posłańcami spraw, które rodzą wszystkie ludzkie i nadludzkie czyny. Piękno słowa zawiera piękną myśl. W sile słowa zawarta jest siła myśli, a w sile myśli zawarta jest jej żywotność. Jak rozpoznać żywotną myśl? Czym się ona wyróżnia? Jakie zasady powinna zawierać i jak zidentyfikować te zasady? Istnieje zasada matematyki, ale nie ma zasady błędu. Istnieje zasada zdrowia, ale nie choroby. Istnieje zasada prawdy, ale nie istnieje zasada nieuczciwości. Jest zasada światła, ale nie ma zasady ciemności. I oczywiście istnieje zasada bogactwa, ale nie istnieje zasada biedy. Skąd mamy pewność, że to jest prawdą? Ponieważ, kiedy używamy zasad matematyki, osiągamy prawidłowy wynik. Tam, gdzie jest zdrowie, nie ma chorób. Jeśli znamy prawdę, nie zwiedzie nas kłamstwo. Jeśli wpuścimy światło, ciemność przestaje istnieć, a tam, gdzie jest bogactwo, nie ma miejsca na biedę. Są to oczywiste fakty, ale najważniejszą prawdą jest to, że tylko myśl zawierająca te wszystkie zasady jest myślą żywotną, i tylko jako taka ma szansę zakorzenić się i pomału, systematycznie przejąć miejsce myśli niechcianych i negatywnych, które w swojej naturze pozbawione są żywotności. Ten fakt często ulega przeoczeniu. A właśnie ten fakt pozwala nam zlikwidować każdy rodzaj nieprzyjemności. Braku i ograniczeń. Jest pewne, że tylko ten, kto jest wystarczająco mądry, by zrozumieć, uświadomi sobie, że jest mu dana niewidzialna i twórcza siła myślenia, która czyni go mistrzem własnego przeznaczenia. W świecie fizycznym istnieje prawo kompensacji, które stanowi. Ilość pojawiającej się energii oznacza zniknięcie tej samej ilości energii w innym miejscu. W ten sposób odkrywamy, że możemy dostać tylko tyle, ile dajemy. Jeśli włączymy się świadomie do pewnego działania, musimy być gotowi na przejęcie odpowiedzialności za przebieg tej akcji. Podświadomość nie potrafi rozróżniać. Bierze nas za słowo. Poprosiliśmy o coś, dostajemy to. Jak sobie pościelemy, tak się wyśpimy. Kości zostały rzucone. Myśli stają się nićmi matrycy, którą sami tworzymy. Z tego właśnie powodu wgląd musi być ćwiczony. Należy uważać, by podtrzymywana myśl nie zawierała żadnych mentalnych, moralnych, czy fizycznych zalążków czegoś, czego byśmy sobie nie życzyli, by objawiło się w naszym życiu? Wgląd jest czynnością umysłu. Dzięki niemu możemy sprawdzać i kojarzyć fakty dalekiego zasięgu. Jest to rodzaj ludzkiego teleskopu, który pozwala nam dostrzec nadchodzące trudności, jak i pojawiające się nowe możliwości działania w każdym przedsięwzięciu. Wgląd umożliwia nam przygotowanie się do przeszkód, które mogą pojawić się przed nami. Może też spowodować ich zniknięcie, zanim jeszcze powstaną. Wgląd umożliwia nam korzystne planowanie, sprawdzenie poprawności naszych myśli oraz ukierunkowanie naszej uwagi na właściwą drogę. Wgląd ostrzega nas przed wejściem w kanał bez wyjścia. Tak więc wgląd jest absolutnie istotny dla rozwoju każdego wielkiego przedsięwzięcia. Dzięki niemu możemy wejść, zbadać i posiąść każde mentalne pole działania. Wgląd jest produktem świata wewnętrznego i rozwija się w ciszy poprzez koncentrację. Takie też będzie nasze następne ćwiczenie: koncentracja na wglądzie. Przyjmij ulubioną pozycję i sprowadź myśli na konkluzję, że posiadanie wiedzy na temat twórczej siły myślenia nie jest jednoznaczne z samą sztuką myślenia. Pozwól myślom spocząć na fakcie, że wiedza nie przychodzi sama z siebie, że jedyną drogą, która prowadzi nas do zastosowania tej wiedzy jest zdeterminowany i świadomy wysiłek umysłowy. Uświadom sobie, że wiedza nieużywana odpływa z umysłu i że wartość każdej informacji leży w jej zgodnym z zasadami zastosowaniu. Kontynuuj tę linię myślenia, dopóki nie nabierzesz wystarczającego wglądu do sformułowania określonego programu, którego zasady będziesz mógł wykorzystać w Twoim konkretnym przypadku. Pytania, część 15. Co determinuje stopień osiągania harmonii? Nasza umiejętność wyciągania słusznych wniosków z codziennych doświadczeń życiowych, które determinują dalszy wzrost. Co oznaczają pojawiające się trudności i przeszkody? Są one potrzebne do uzyskania mądrości i rozwoju duchowego. Czy można te trudności ominąć? Tak, poprzez zrozumienie praw natury i świadomą współpracę z nimi. Na bazie jakiego prawa natury myśl ma możliwość zamanifestować się w formie? Myśl manifestuje się w formie na bazie prawa atrakcji. Jak zapewnimy materiał potrzebny do wzrostu, rozwoju i dojrzałego kształtowania się danej idei? Prawo atrakcji, znane również jako prawo miłości, jest twórczą zasadą wszechświata, która dodaje żywotności naszym myślom, i tym samym przyciąga do nas niezbędny materiał, i zapewnia im wzrost. W jaki sposób osiągnąć pożądane warunki? Poprzez podtrzymywanie pożądanych myśli. W jaki sposób przyciągamy niepożądane warunki? poprzez wyobrażanie, myślenie i rozmowy na temat braków, ograniczeń, chorób i wszelkich nieprzyjemnych sytuacji. Ta mentalna fotografia błędnej koncepcji jest bezkrytycznie przyjmowana przez podświadomość, a prawo atrakcji realizuje ją w formie obiektywnej. Stwierdzenie, że zbieramy to, co posiejemy, jest stwierdzeniem w pełni naukowym. Jak możemy uniknąć wszelkiego rodzaju braków, ograniczeń, biedy, nieprzyjemności i strachu, zamieniając błędy na zasady? Jak rozpoznać te zasady? Rozpoznanie zasad następuje poprzez uświadomienie sobie faktu, że prawda unicestwi każdy błąd. Nie jesteśmy w stanie laboratoryjnie usunąć ciemności, ale wystarczy włączyć światło. A ciemność znika. Ta sama zasada usunie każdą formę negatywnego myślenia, gdy świadomie podtrzymamy pozytywną myśl. Jaka wartość jest wartością? Ta, która jest wartością umożliwiającą nam świadome użycie nabytej wiedzy. Wiele osób uważa, że wiedza sama stworzy pożądane sytuacje, ale niestety tak nie jest.